Powiem Wam, jak wygrywam wybory na burmistrza miasta Tuczno, wygrywam wybory, bo jestem chory. Tutaj mam różnego rodzaju sekretarki, tak? A tutaj mam tablet. Zobaczcie, jak to się robi, żebyście wiedzieli na przyszłość. Możesz leżeć w łóżku i wygrać wybory, bo jesteś chory. Tak? Dobrze. Komisarz wyborczy Koszalin, piękna dziewczyna, ciach, pach. Na pościeli ona już leży, a ja włączam kamerę i kręcimy na głośno rozmowę łóżkową. Proszę, biuro wyborcze. Dzień dobry. Dzień dobry. I znowu ma pani tak miły głos. A ja no, chciałem się. Chyba mnie pan gdzieś pomylił. A no to pani koleżanka też ma miły głos. O, no to chyba my wszystkie to takie miłe. A teraz pani ma znacznie taki bardziej zaostrzony. Rozmawiałem z koleżanką, że ja wygrywam wybory, bo jestem chory i leżę w łóżku i cały czas dzwonię tu, dzwonię tam i wszystko załatwiam. Ale o co mi chodzi? Zadzwoniłem do niej, bo ma bardzo miły głos i proszę nikomu o tym nie mówić, ale podoba mi się, bo przyjmowała dokumenty. No to my wiemy. Już pani o tym wie? No przecież my wiemy, że on ma bardzo miły głos. Aha. Myślałem, że pani wie, co jej się zapytałem, ale ona nie chciała odpowiedzieć, bo to jest pytanie, no, prawie że intymne i prywatne, ale jeszcze nie napisała mi na maila. No. Ale o co mi chodzi? O to mi chodzi, że zadzwoniłem, bo mam stronę internetową, którą chciałbym, żeby była wyszczególniona na stronie delegatury PKW w Koszalinie. Proszę pana, w sprawie strony internetowej, to ja już panu tutaj oddam pana, który prowadzi takie sprawy i bardzo proszę panu pomoże. Bardzo proszę pan. A. No to. Halo, dzień dobry, macie sobie, niech czemu pomóc? Dzień dobry, z tej strony Artur Głowacki, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni z Piecnika. W starcie na burmistrza w Tucznie. Ja mam stronę internetową. Ona się oczywiście tam modyfikuje, bo dojdą jeszcze różne rzeczy. Ja kręcę filmy, wywiady z mieszkańcami i tak dalej. Robię zdjęcia do galerii. Natomiast już jest tam też zamieszczona strona, na której oficjalnie, jak weźmie ktoś w Tucznie, wydrukuje, to sobie zbiera podpisy dla mnie na przykład. Jako mój wolontariusz, czy tam, nie wiem, sympatyk powiedzmy. I teraz mam pytanie, czy, bo ja napisałem maila na ten adres Koszalin, tam małpa gof i tak dalej, czyli do was, do delegatury w Koszalinie, żeby tą stronę umieścić. Czy, jeszcze, czy to jest już ogólnie wystarczająca procedura, czy na przykład muszę napisać pismo odręcznie i wysłać? No bo mail jest, adres mailowy jest zgłoszony. Możecie do mnie odzwonić na ten numer, to wiadomo, że ja odbiorę, tu nie ma żadnego kłamstwa. To chyba wystarczy, nie? Mhm. Ale to wie pan co, ale to podczas rejestracji nie podawał pan adresu tam strony komitetu. Jak pan rejestrował komitet, to nie podawał pan adresu komitetu? Znaczy tak, adres komitetu jest w Piecniku. Nie, bo dopiero można podać stronę internetową, jak będzie decyzja komisarza o utworzeniu takiego komitetu i że on jest wpisany. No to jak decyzja była, powiedzmy teraz niedawno, dzień temu, no to ja teraz zgłaszam, bo mam na to termin według kalendarza wyborczego 7 dni. 7 dni, tak, dokładnie. A jak rozumiem, zgłosił pan to mailowo, tak, do nas? Tak, tak, na adres normalnie. No to w mojej ocenie to wystarczy. Wystarczy tutaj jeszcze, jak tutaj pani będzie, która obsługuje tutaj konkretnie tę sprawę, to ją podpytam, czy ma tego maila i czy coś jeszcze będzie wymagane. W mojej ocenie to całkowicie wystarczy. No, to dobrze. Nie, bo ja ogólnie wiem o tym terminie. To nie potrzeba jakiegoś oficjalnego pisma. Tym bardziej, że to przychodzi mailowo, a pan Morawiecki każe nam działać wirtualnie, wirtualnie i tylko wirtualnie, nie? Bo, żeby się nie zarazić przy bliskich kontaktach. Jeżeli będzie coś nie tak, no to na pewno tutaj będziemy dzwonić do pana, tak? Okej. Okay. Czyli telefon 661-03-48, tak jak jest w zgłoszeniu w druku. Dokładnie tak. Dobrze. Będziemy mówić, jeżeli coś będzie nie tak, czy coś trzeba będzie uzupełnić, no to będziemy do pana dzwonić, ale w mojej ocenie wszystko. Dobrze. Okay. Bardzo proszę podziękować komisarzowi numer 3. Który zaakceptował mnie w starcie na burmistrza w mieście Tuczno.
No i co? Pozdrowić pana komisarza, sędziego Sądu Karnego, jednocześnie pana Marka Mazura, bo się znamy osobiście z poprzednich wyborów. Tam były trochę niesnaski, ale mam nadzieję, w imieniu Boga nam wybaczy to wszystko i zostawimy to w niepamięć. No bo tam kiedyś były takie małe stresy, ale to tam, wie pan, lata lecą, trzeba machnąć ręką, bo trzeba rozwijać bezpartyjność, a te partie polityczne, wiadomo, że oni podnoszą podatki, szukają teraz podatki od komórek. Ja też mam ich sporo, bo mam też firmę w Niemczech. Mogę się zrewanżować, jakby ktoś poszedł na emeryturę sędziów. Mam pracę za granicą też. Ja, ale teraz to ja tylko mówię w cudzysłowie. Nikt o tym nie musi wiedzieć, nie? Na pewno ma pan siostrę, mamę, która też tam jedna pracuje z sąsiadek już za granicą, a jakby któraś potrzebowała pracy, zgłasza się na mojego maila i dostanie ofertę. No. Ja tam to działam, ja mam agenturę. Zgłoszono oficjalnie w czterech różnych branżach: handel złotem, handel ogólnie biżuterią srebrną, złotą, platynową i z bursztynami i kamienie szlachetne, sprzedaż aut, samochodów, agenturę pracy i jeszcze współpraca międzynarodowa i wzajemna pomoc gospodarcza. Mam normalnie konta bankowe i tak dalej. No i ogólnie też ja się wcale nie chwalę, ale tak naprawdę to wygrywam co chwilę w totolotka. Mniejsze kwoty, 2 lata temu dużą kwotę wygrałem, teraz mniejsze. Taki po prostu mój nałóg, bo nie palę, nie piję i jestem ciągle sam, nie? No mówiłem o tym w telewizji, w Realu w 19 roku. Praktycznie 3 miesiące, nim Morawiecki czy Duda ogłosił start na wybory prezydenckie i też próbowałem zbierać i też jest masę filmów. Ostatnio mi ktoś wyłączył 3 konta na YouTube, ale mam jeszcze inne swoje i kilka utworzyłem, no ale nie sposób odtworzyć około 1000 filmów, gdzie na samym Facebooku moim jest, bo tam mam 2 konta Artur Głowacki, nie? No to jest, na jednym jest 5000 i nie idzie się do mnie dostać, ale jest około 6000 zdjęć i w tym są też filmy, bo akurat od czasu jak Komorowski wygrał, to potem już mi nikt nie tego konta nie kasował. Ale jak Komorowski startował, ja jestem oficerem w stopniu kapitana, nie? Już ewentualnie już po prostu jednostki pożegnałem, no bo Tusk zredukował jednostki, to wszyscy odeszli. Ale no co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć panu tylko taką ciekawostkę, że jak napisałem do Komorowskiego, że też będę zakładać komitet i będę startować, a znałem go jako ministra obrony narodowej osobiście, bo mi bardzo mocno pomógł i bardzo szybko w jednej sprawie, bardzo szybko, generałowie od razu czaskali po prostu butami i wykonali jego polecenie. To on miał osobę, która kasowała moje konta facebookowe, bo ja krytykowałem władzę Platformy Obywatelskiej, nie? No bo to była partia, która była przy sterach. Krytykowałem, bo jestem bezpartyjny i oni niszczyli mojego Facebooka. Miałem jedną dziewczynę w biurze, która po wyłączeniu jednego konta zakładała kolejne, bo miała zdjęcie, dostęp do dysków i odnawiała to, odnawiała, nie? Jak już Komorowski przegrał i Duda przyszedł, to już ta strona tak została i dlatego jest bardzo bogata, nie? No wczoraj miałem od za 21 w nocy kręcony materiał filmowy w CTW, Maciej Maciak był Włocławkiem na telewizję i po programie powiedział, że chciałby, że jak będzie startować na prezydenta, żeby był w jego komitecie. A prezydenta Włocławka, nie? W tych terminach normalnych. No także sukces, bo ten film chyba wejdzie do niego na stronę YouTube-owską dzisiaj wieczorem. Godzina i 5 minut. Także no, mam całą noc, dlatego jeszcze leżę w łóżku i dogorywam, bo zmęczenie potężne, nie? Tam pojechać z powrotem. Warunki nie za bardzo drogowe. No i tyle, no co. Ale jest fajny materiał, mówi, to co puszczę tutaj, to będzie bomba, bo to będzie przełom tego wszystkiego, nie? Pan ma taką siłę mowy, tak to pan wszystko ujął, że to po prostu będzie bomba, nie? No i co? Zaprosił mnie do komitetu już za 3 lata, jak będzie startować na prezydenta miasta Włocławka. Nie? Jemu powiedział, jemu tylko Włocławek jest w głowie, żadne inne wybory. Włocławek. No i jest redaktorem właśnie Maciej Maciak, tej CTW24 Włocławek. Także bardzo, bardzo fajny, skromny, fajny pan, fajny redaktor, ma fajnych tam ludzi, fajną panią, która pomaga ustawić kamery. Piękna dziewczyna, blond, o cienkich nogach. Zresztą tak jak ta pani, która przyjmowała dokumenty, nie? No, znaczy nie wiem, czy ma cienkie nogi, bo stała do połowy.
Tylko nawet nie wiem, czy miała spodnie, czy spódnicę, ale miała maskę, nie? I nie mogłem zobaczyć twarzy. No. No dobrze, nie bajeruję. Chodzi ogólnie o wybory i o stronę, bo trzeba zaraz pojechać, ewentualnie trochę podpisów zbierać, ale ja mam patent na to. Ja po prostu nikogo w wyborach nie atakuję, nie? Ja po prostu podpiszę umowę dżentelmeńską z drugim komitetem, bo ja jutro wyjeżdżam do Niemiec, bo tam mam firmę. Oni zbiorą za mnie podpisy, a ja im pomogę dalej medialnie coś robić, jak przyjadę. No i tyle, nie? Oni będą po prostu zbierać na dwie listy, bo jak są, powiedzmy, ci ludzie, którzy zbierają, to jaki problem? Mamy dwie listy, na tego pana i na tego, ale obaj są bezpartyjni. No to dobrze, jesteśmy za bezpartyjnymi, bo my też jesteśmy bezpartyjni na wsi, nie? Podpisują się i za chwilę będzie 150 podpisów. To czyli kładę palec na ustach. No, no, kładę palec na ustach. Dobrze, fajnie. To pozdrawiam cały skład delegatury koszalińskiej. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego na weekend, dobrej pogody. Do widzenia. Także zapraszamy Państwa na stronę www.tuczno24.pl. Wygrywam wybory, bo jestem chory. I być może założę koronę, bo na razie jej nie mam. Codziennie czosnek, piwo grzane. Jestem zdrowy.